Cześć. Gotowy na górnik? Tak, gotowy. Jak tam było po wczorajszym? Nie, wyczony. Dobrze, bardzo dobrze. Ty wczoraj nie grałeś? No, nie grałem. Gdzie byłeś? Tutaj. Trening Mikkel. Czy myślisz już o górniku cały czas teraz? O, nie rozumiem. Myślisz o górniku? Jest to spensano sobie górnik? Tak. Drużyna Mierzlemy, górnik. Super wywiad ostatnio, bardzo dużo wyświetleń. Szybko ludzi, mówimy bardzo dobrze po polsku, ale nie wiem. Moja super. Po polsku nie jest dobrze. Jesteś gotowy? Are you ready? Gotowy? Ready? Ready, I'm ready. Super, jak tam było? How was the game, last game? I'm very happy, because it's my first game, and now work and work. Dziękuję. Gotowy. Drużyna gotowa? Gotowa. Wczoraj 4-0. Bardzo dobrze. Wynik, awansowaliśmy, idziemy dalej w puchary, a teraz już głowa skoncentrowana na gadarni. Chciałbym, jest możliwy taki sam wynik w Zabrzu? Jest możliwy. Oczywiście, że tak. Jest i Fero. Powiedz, ostatnie derby? Jak wspominasz? Ostatnie derby jsme vyhráli, no, bylo to fajný meč, vyhráli jsme, myslím, že 2-0. Mm-hmm. I super, no, aby tak bylo i teraz. Jsi gotowy na górnik? Oczywiście jestem. Postrzelamy trochę w niedzielę? Co? Postrzelamy w niedzielę? Zobaczymy. Co będzie w niedzielę, co w niedzielę. Dzisiaj to jest dopiero czwartek? To jeszcze trochę czasu. No. Jest awans, gratulacje. Dzięki, wczoraj mieli puchar, awansowaliśmy, cieszymy się z tego i teraz jeszcze skupiamy na mecz i trenujemy i wierzę w to, że to będzie dobrze wyglądać. Jeszcze jedno pytanie, zadać, o co chodzi tak z tym napisem? Przekreślony? Mecz polski. Fajnie, no. Fajnie by było, jakby się to całe zrobiło. Zrobimy, to jest takie na razie prowizoryczne, ale co już, jedziemy do Zabrza nie jako wicemistrz Polski, historycznie tylko jako mistrz Polski. Tak, mistrz, no. Fajnie, no, jest super. Nie, do ci powiedzieć to. Spodziewasz się więcej pracy niż wczoraj? No, myślę, że wczoraj miałem tak fajnie pracy i wygraliśmy 4-0, ale dla mnie to był mecz, w którym miałem trochę roboty i cieszę się z tego i myślę, że będzie trudno. No, zawsze w takich meczach derbowych je trudno i będę tam dużo pracy i muszę być przygotowany na to. Gerard idzie do Barbera! Żeby być piękny przed meczem. Tak, dokładnie. Ale przed każdym meczem chodzicie do fryzjera, czy nie? Nie, kiedy wyglądam, kiedy patrzę na lustro i nie widzi Gerard, widzi turecki pan. Imigrant. Imigrant, potem no imigrant już jestem. Kiedy patrzę na lustro i widzi turecki kebab, ten, który sprzeda kebaby, potem idę do barbera. I dzisiaj tak było? No, dzisiaj tak, obudziłem się, powiedziałem, kurde, co to jest. Dobra, do barbera. Lecisz? Byłeś już u barbera, czy nie? Idziemy wcześniej, no. Myślę, że jeszcze to wycima na derby. Czy nie jedziecie do barbera, nie jedziecie do fryzjera przed każdym meczem? Nie. Najważniejsze jest to jest na boisku, nie na głowie.